Hej, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się unboxingiem zestawu sprzedażowego laptopa firmy Lenovo modelu G50 w wersji 30 z procesorem Intela. A więc zapraszam do unboxingu. Będę Was zanudzał wyciąganiem z folii i z pudełek. W każdym razie to jest cały zestaw sprzedażowy. Sam laptop. Jedna część zasilacza, przewód przedłużający, zasilacz. Bateria czterokomorowa i krótka instrukcja obsługi. Może zaczniemy od papierkologii, przewodnik bezpiecznej instalacji. Krótkie informacje o serwisie telefonicznym. Zasilacz. Zasilacz jest malutki i na dodatek pobiera mało prądu. 45 W. Taką ma moc wyjściową. Sygnowane logiem Lenovo. Tutaj nie można niczego odłączyć. Mamy coraz popularniejszy taki rzep, który on pozwala spiąć plątaninę kabli. I nietypowe, a raczej typowe dla Lenovo, aczkolwiek nie, dosyć nietypowe jak na laptopa, wejście zasilania. Tą wtyczką podobną do USB podłączamy z lewego boku zasilacz. Z drugiej strony mamy końcówkę, w zależności od regionu, czy to będzie amerykański, angielski, czy jeszcze jakiś inny rynek. Mamy oczywiście zestaw na Europę, na Polskę. Sam zasilacz, długość tego kabla nie jest za długa, ale nie należy też do najkrótszych, tak jak na przykład w niektórych modelach firmy Asus. Bateria. Bateria jest chroniona folią i mamy informację o tym, że jest to bateria firmy Lenovo o pojemności wyprodukowana, zapakowana w Chinach, ale komórki czy sama bateria, same ogniwa zostały zrobione przez Lenovo w Korei. Być może jakość jest nieco wyższa. Pojemność 2200 mAh, to jest czterokomorowa bateria, o ile dobrze pamiętam. I jak widać, europejska centrala Lenovo mieści się w Bratysławie na Słowacji. I pod ten region w Polsce podlegają, pod tą centralę regionalną podlegają produkty firmy Lenovo, jeżeli chodzi o laptopy. Bateria nie jest duża, ale zapewnia całkiem przyzwoity czas pracy według zapewnień producenta. W opakowaniu jest jeszcze laptop. Laptop jest w folii. Poza folią jest jeszcze tylko, a to może za chwilę, zobaczmy jeszcze na strukturę tego laptopa. Mamy takie chromowane, oczywiście to jest plastik, posrebrzone logo producenta Lenovo i taką ciekawą fakturkę. Fakturka jest, oczywiście to jest plastik, ale jest taka chropowata i o ile liczyłem na to, że będzie się mniej palcować, to jednak się trochę palcuje, ale nie aż tak bardzo jak te wszystkie glossy fortepianowe powierzchnie. Jest chropowata, nie palcuje się i zapewnia też dobry grip, dobry chwyt, a także myślę, że sporą odporność na zarysowania, takie drobne ryski, to bardzo denerwują na fortepianowych pokrywach. Jak widać, struktura lnu, spotykana często na przykład w zmywakach kuchennych. Jeżeli chodzi o spodnią część, tutaj mamy informację, że jest to Lenovo w wersji systemu Windows 8. Lenovo w zasadzie w gratisie w tej cenie daje Windowsa. Jest to atrakcyjna oferta, ale o tym może w pełnej recenzji. Informacja o modelu Lenovo G5030. To jest wersja 405 W, jeżeli chodzi o moc. Wyprodukowano w Chinach. Informacja jeszcze o normach. Mamy dużą klapę serwisową. Jedną. I jak jest informacja na
Jest tutaj zarówno dysk twardy, pamięć, procesor, jak i wszystkie elementy do wymiany. Chłodzenie, nawet można coś zobaczyć. Więc jeżeli będziemy chcieli ściągnąć klapę serwisową, będziemy mogli wszystko wymienić, od dysku po być może nawet MSATę, jeżeli tam jest. Pamięć na pewno. Dobrze, porty. Porty są umiejscowione tylko na bokach. Port zasilania, tak jak powiedziałem. Tutaj został przeniesiony przycisk One Key Recovery. Ciekawostka. Czyli przy starcie systemu możemy tutaj nacisnąć guzik i uruchomimy One Key Recovery. Grill do odprowadzania powietrza. Złącze DSAP. Złącze RJ45 sieciowe, ethernetowe. Trzeba niestety troszeczkę się nagimnastykować. Uważajcie, żeby tego nie wyłamać. Bo ze względu na bardzo niską grubość laptopa, no to złącze musiało zostać nieco ograniczone i w momencie wkładania kabla to trzeba troszeczkę odgiąć, ale nie do końca. HDMI, HDMI, nie trzeba tłumaczyć, do wyjścia na telewizor. Port USB 2.0 i USB 3.0. Dobrze, że jeden port został co najmniej USB 2.0. Są czasami problemy przy startowaniu systemu. Druga ścianka. Wyjście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe w jednym. Port kart pamięci. Port USB i pełna nagrywarka. To co już coraz rzadziej się używa, ale warto mieć. Ciekawostka jest taka, że w najnowszych, najdroższych laptopach Lenovo już nagrywarek nie ma, nawet w seriach gamingowych. A tutaj w budżetowym laptopie proszę, nagrywarka DVD. I blokada chyba Kensington. Tak. Na tylnej ściance niczego nie ma. Na ściance przedniej też raczej niczego nie ma, poza dwoma diodami. Dioda zasilania białego koloru i ładowania baterii. Niestety brak diody dysku. Coraz częściej tego brakuje, ale mamy czasy, kiedy przechodzi się na SSD. Dobrze, może w takim razie środek laptopa. Zestawy sprzedażowe mają tylko ochronkę na klawiaturę. Klawiatura typu wyspowego AccuTape, bardzo wygodna. To jest zawsze mocna strona laptopu firmy Lenovo. Niezły gładzik, jak na klasę budżetową. Kamera do wideo w połączeniu góry. No i oczywiście trochę folii na przodzie przy ekranie. Mam informację o tym, że jest to sprzęt zasilany przez procesor Intela. Intel Inside. I mamy również, ja mam taką plastik stylizowany na aluminium, bardzo fajnie to wygląda, nie palcuje się, sam gładzik też jest bardzo wygodny. I mamy informację o tym, że jest to bardzo wąski laptop, slim, poniżej jednej cali grubość, One Key Recovery, to jest znane z produktów Lenovo, AccuTape Keyboard i USB 3.0. W zasadzie wszystkie plusy takie laptopa i jeszcze informacja o tym, że jest tu system dźwięku Dolby Digital Plus. Głośniki grają nie najgorzej, ale czy to jest klasa Dolby? W każdym razie, jak na laptopa z klasy budżetowej, bardzo przyjemne wyposażenie. Jakość wykonania. Aha, mamy jeszcze jeden klawisz zasilania. Tym włączamy komputer i właśnie logo firmy Dolby. Ogólnie klawiatura i uginanie się jakość. Tutaj nie można mieć zastrzeżeń. Sam gładzik też jest pozytywny, myślę, trochę głośno chodzi, ale jest pozytywny. Klawiatura, no to już standard dla Lenovo. Tutaj ten plastik też jest dobrej jakości, nie jest błyszczący, więc nie będzie się palcować aż tak bardzo. Ogólnie wrażenie bardzo pozytywne, jak najbardziej. Jest to naprawdę przyjemny pulpit roboczy. Sama szybkość pracy laptopa, tu jest akurat procesor, właśnie jeszcze nie podałem, procesor
Dokładnie jest to wersja z procesorem Intel Celeron N2832, 16 GHz, 2 rdzenie, łącznie moc 4 GHz, 4 GB RAM, 500 GB dysk twardy, klasyczny LAN, nagrywarka, HD, wyświetlacz i Windows, oryginalny pełny Windows 8.1. Wszystko to za cenę około 1000 zł, więc myślę, że w promocjach w tej chwili, więc myślę, że warto pomyśleć o takim laptopie, bo nie dość, że laptop jest systemem, nie dość, że ma całkiem wystarczające, sensowne podzespoły, to jeszcze cenowo naprawdę wypada nieźle i jakościowo też. Jeżeli ktoś szuka laptopa do pracy, do oglądania filmów, do grania to nie bardzo, bo tutaj nie ma mocnej karty graficznej, to jak najbardziej myślę, że jest to sprzęt warty uwagi. Dzięki za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji kanału i oglądania innych moich filmów. W razie pytań proszę o komentarze pod filmem. Hej, hej.